Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Dalszy ciąg, co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Margaret Davis. Jeśli myśli są złe, uczucia również będą złe, a myśli i uczucia połączone razem tworzą charakter moralny. Moralna doskonałość jest wymagana od wszystkich. To duchowy i moralny charakter ma wartość w niebie. Przetrwa on grób i uczynione zostanie chwalebnym w nieśmiertelności przez nieskończoną wieczność. W miarę przybliżania sądu wszyscy objawią swój prawdziwy charakter i stanie się jasne, do kogo należą. Wszyscy, których imiona mają być pozostawione w księdze życia, powinni teraz w ostatnich pozostających dniach ich czasu łaski doświadczać duszę przed Bogiem w żalu za grzech i prawdziwej pokucie. Musi nastąpić głębokie, sumienne badanie serca. Bóg próbuje i doświadcza swój lud, lecz wielu nie wytrwa próby charakteru, pomiaru Bożego. Wielu jednak dokończy dzieła zwyciężania ich szczególnych cech charakteru i zostaną bez skazy i zmarszczki lub czegoś w tym rodzaju, bez nagany przed Bogiem i człowiekiem. Drugi anioł przestrzega przed winnem Babilonu. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Apokalipsa 14:8. O Babilonie powiedziano, że jest matką szetecznic. Jej córki muszą symbolizować kościoły, które przygnęły do jej doktryn i tradycji i podążają za jej przykładem poświęcenia prawdy i aprobaty Boga na korzyść utworzenia nieprawego przymierza ze światem. Poselstwo z 14 rozdziału Księgi Objawienia obwieszczające upadek Babilonu musi mieć zastosowanie do ciał religijnych, które niegdyś będąc czyste, teraz stały się zepsute. Co jest winem? Jej fałszywe nauki. Ona dała światu fałszywy sabat zamiast sabatu z 4 przykazania i powtarza kłamstwo, które szatan jako pierwszy wypowiedział do Ewy w Edenie, wrodzoną nieśmiertelność duszy. Wiele pokrewnych błędów rozpowszechnia wszerz i wzdłuż, głosząc nauki, które są naukami ludzkimi. Jeśli odwracamy się od świadectwa Bożego Słowa i uznajemy fałszywe nauki, ponieważ nasi ojcowie ich nauczali, podlegamy potępieniu ogłoszonemu nad Babilonem. Pijemy wino jego wszeteczeństwa. Fałszywe tradycje, jeśli byśmy się ich trzymali, mogłyby nas pozostawić w niezbawionym stanie. Dlatego wszystko, czego nas uczono, musimy poddać próbie, w szczególności to, co dotyczy planu zbawienia. Niech ci, którzy przyjmują ludzki autorytet, tradycję Kościoła lub tradycję przodków, uważają na ostrzeżenie przekazanie słowa Chrystusa. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są naukami ludzkimi. Mateusza 15:9. Nie powinniśmy pozwolić żadnemu ludzkiemu argumentowi, aby odwrócił nas od gruntownego badania prawdy biblijnej. Opinie i tradycje ludzkie nie mają być przyjmowane jako te, które posiadają boski autorytet. Bóg objawił w swoim słowie, co jest stałym obowiązkiem człowieka i nie możemy odchylać się od tego wielkiego standardu sprawiedliwości. On posłał swego jednorodzonego Syna, aby stał się naszym wzorem. Wezwał nas, abyśmy Go słuchali i naśladowali. Nie wolno nam ulec żadnemu wpływowi odwodzącemu nas od prawdy, jaka jest w Chrystusie, pod wpływem wielkich i rzekomo dobrych ludzi, którzy forsują swoje idee ponad proste stwierdzenia Słowa Bożego. Sprawdzaj wszystkie nauki. A co dotyczy zakonu i objawienia, jeśli tak nie powiedzą, to nie zapóźnie dla nich jutrzenka. Izajasz 8:20. Nie wystarczy człowiekowi czynić tego, co uzna za słuszne, lub co kaznodzieja powie mu, że jest właściwe. W grę wchodzi zbawienie jego duszy i powinien sam dla siebie badać pisma. W miarę zbliżania się do końca czasu, fałsz będzie tak przemieszany z prawdą, że tylko ci, którzy posiadają kierownictwo Ducha Świętego, będą w stanie odróżnić prawdę od błędu. Musimy uczynić każdy wysiłek, aby zachować drogę Pańską. W żadnym wypadku nie wolno nam się odwrócić od Jego przewodnictwa, aby zaufać człowiekowi. Ducha nie gaście,
Proroc, nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. 1 Tesaloniczan 5, 19-21. Kiedy poselstwo jest przedstawione ludowi Bożemu, nie powinien stawać w opozycji do niego. Powinien on sięgnąć po Biblię, porównując to poselstwo z prawem i świadectwem, a jeśli nie wytrzyma tej próby, nie jest prawdziwe. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. 1 Jana 4,1. Duch Boży oświecił każdą stronę Pisma Świętego, lecz są tacy, na których robi to małe wrażenie, gdyż jest ono niedostatecznie zrozumiałe. Gdy poprzez wprowadzenie fałszywych teorii nadejdzie przesiew, co powierzchowni, ci powierzchowni czytelnicy nigdzie nie zakotwiczeni będą jak lotny piasek. Niektórzy myśląc, że mocno stoją, gdyż posiadają prawdę, straszliwie upadną, ponieważ nie posiadają takiej prawdy, jaka jest w Jezusie. Oni żyli na niskim poziomie duchowym, zadowalając się powierzchownymi prawdami, nie wymagającymi głębszego myślenia ani głębokiego badania. Bóg obudzi swój lud, jeśli inne środki zawiodą, pojawią się wśród nich herezje, które ich przesieją, oddzielając plewę od pszenicy. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie. Dzieje apostolskie 20:29-31. Zawieje wszelki możliwy podmuch o doktryny. Wszystko, co może być wstrząśnięte, zostanie wstrząśnięte i pozostanie jedynie to, co jest odporne na wstrząsy. Szatan czyni najbardziej desperackie wysiłki, aby skusić dusze, by ustawiły się pod jego sztandarem. Wszyscy, którzy poddają się jego zwiedzeniom, będą prowadzić wojnę przeciwko sługom księcia Immanuela. Czujność i modlitwa muszą być naszą ochroną w tych niebezpiecznych dniach. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przestaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. 1 Tymoteusz 4,1. Tłumy nie chcą przyjmować prawdy Biblii, ponieważ koliduje ona z pragnieniami grzesznego, miłującego świata serca, więc szatan podkłada im zwiedzenia, które kochają. On prowadzi ludzi, aby patrzyli na biskupów, pastorów, profesorów teologii jako na swoich przewodników, zamiast badać pisma, by na własny użytek poznać swoją powinność. Wówczas kontrolując umysły tych przywódców, może on wpłynąć na tłumy według własnej woli. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodoba i pozbierają sobie nauczycieli żądni tego, co chce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. 2 Tymoteusz 4:3-4. Aby podtrzymać błędne doktryny lub niechrześcijańskie praktyki, niektórzy uchwycą się pozbawionych kontekstów fragmentów pisma, cytując być może połowę pojedynczego wersetu dowodzącego jakoby ich stanowiska, podczas gdy pozostała część ukazuje znaczenie, będąc całkowitym przeciwieństwem. Jednak innej Ewangelii nie ma, są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Galacjan 1,7. Oni wolą swoją argumentację boskiego objawienia, swoje plany i ludzką mądrość zastosowaną do napomnień i nakazów Boga. Pobożność i sumienność innych określane są jako fanatyzm, a ci, którzy wyżywają prawdę i świętość, są obserwowani i krytykowani. Oni szydzą z tych, którzy nauczają i wierzą w tajemnice pobożności. Chrystus was nadzieja chwały. Zasady leżące u podstaw tych rzeczy nie są przez nich zauważane, a oni postępują w nieprawości, pozostawiając otwarte ryle dla szatana, aby znalazł łatwy dostęp do duszy.
Wszyscy muszą uzyskać dla siebie żywe doświadczenie. Muszą posiadać w sercu Chrystusa jako najwyższą świętość i Jego ducha mającego pod kontrolą uczucia. Jeśli tak się nie dzieje, ich wyznania wiary jest bez wartości, a ich stan będzie nawet gorszy, niż gdyby nigdy nie usłyszeli prawdy. Religia Ewangelii to Chrystus w życiu żywa, czynna zasada. To łaska Chrystusa objawiona w charakterze i ukazana w dobrych uczynkach. Jeżeli prawda uświęca duszę, grzechu się nienawidzi i unika, ponieważ Chrystus jest przyjmowany jako gość honorowy. Jednak Chrystus nie może dzielić rozdwojonego serca. Pomiędzy grzechem i Jezusem nigdy nie ma spółki. Szatan zwodzi wielu za pomocą budzącej zaufania teorii, że Boża miłość do jego ludu jest tak wielka, że przebaczy on grzech, który w nich jest nieporzucony. Miłość uchodzi za najważniejszą cechę Boga, jednak jest ona zdegradowana do roli słabego sentymentalizmu, powodując niewielką różnicę pomiędzy dobrem i złem. Boża sprawiedliwość, jego potępienie grzechów, wymagania jego prawa, wszystko to jest utrzymywane poza zasięgiem wzroku. Taka religia, która czyni grzech sprawą małej wagi, przypisana miłości Bożej do grzesznika, nie zważająca na jego czyny, popiera jedynie grzesznika w jego wierzeniu, że Bóg przyjmuje go nawet wtedy, gdy trwa nadal w tym, o czym nie wie, że jest grzechem. Oto co czynią niektórzy, twierdząc, że wierzą obecnej prawdzie. Prawda jest utrzymywana z dala od życia i to jest powodem, że brak jest mocy przekonującej i przemieniającej duszę. Tłumy ochoczo przyjmują nauki, które pozostawiają im wolność w podporządkowaniu się pod czapą cielesnego serca. Szatan z triumfem zagarnia do swojej sieci tysiące tych, którzy mienią się być naśladowcami Chrystusa. Uwierzcie, uwierzcie, uwierzcie Jezusa. W Jezusa brzmi kołująca złuda, która wielu ucisza, aby zasnęli w kołysce świeckiego bezpieczeństwa. Powinniśmy być tym zaniepokojeni. Tam, gdzie nie tylko jest wiara w Słowo Boga, lecz poddanie Jemu woli, gdzie serce jest Jemu poddane, uczucia skoncentrowane na Nim, tam jest wiara, wiara, która działa poprzez miłość i oczyszcza duszę. Przez tę wiarę serce jest odnawiane na podobieństwo Boga. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą w zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiary, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Rzymian 1:16-17. Świat ginie z powodu braku Ewangelii, jest głód Słowa Bożego. Niewielu jest tych, którzy głoszą słowo niezmieszane z ludzką tradycją. Choć ludzie mają w swych rękach Biblię, to jednak nie odbierają błogosławieństwa, które dla nich Bóg w niej umieścił. Pan wzywa swoich sług, aby zanieść Jego poselstwo ludziom. Słowo żywota wiecznego musi być dane tym, którzy giną w swoich grzechach. Fałszywe nauki, nieautentyczna wiara, wiele tego, co jest piękne w swoim wyglądzie, w to obfitują wszyscy wokół nas. Nauczyciele przyjdą ubrani jak aniołowie światłości i jeśli to możliwe, zwiodą nawet wybranych. Bez oświecenia ducha ludzie nie będą w stanie odróżnić prawdy od błędu. Upadną z powodu mistrzowskich zwiedzeń szatana. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew rczący, szukając kogo pochłonąć. 1 Piotra 5:8. On będzie działać wszelką zwodniczą nieprawością, aby zmieszać błędy i niewłaściwe poglądy z dziełem Bożym oraz prowadzić ludzi na fałszywe stanowiska. Nie zapominajcie, że najbardziej niebezpieczne pułapki, jakie szatan przygotował dla Kościoła, przyjdą przez jego członków. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Dziękuję.